poznałam Pruszyńskiego w taki sposób zupełnie nieoczekiwany, bo oczywiście wiedziałam, kto to jest i co pisze, ale pewnego razu zostałam zaproszona przez zastępcę ambasadora na lunch, na obiad. I na tym lunchu, to miał być taki polski lunch, na tym lunchu był Ważyk, Bieńkowski i Pruszyński z Polaków. I właściwie to tak się stało, że żeśmy się tam poznali, a bardzo było zabawnie, bo przy stole już była jakaś rozmowa, po czym ja się udałam, bo siadaliśmy do kawy na ręce i on bardzo szybko umieścił się koło mnie, właściwie na krześle obok, już nie odstąpił mnie do końca. No i taki był właściwie początek, on wtedy jeszcze nie był posłem w Hadze, tylko wyjechał potem do ONZ-u, do Stanów Zjednoczonych, potem wrócił w Hadze i wtedy te stosunki były bardzo ożywione, ponieważ on przyjeżdżał do Paryża, to nie trudno, a także jeździłam do Hague i do Amsterdamu i tam spędziłam kiedyś jakieś Boże Narodzenie, poznałam jego dzieci, on był rozwiedziony. I przy okazji poznałam trochę Holandii, która jest miejscem zupełnie cudownym i właśnie marzę o tym, nie wiem dlaczego nie realizuję tego, żeby jeszcze raz pojechać do Holandii.